Tak, szkielety. Przytrzymaj nieszczęścia, ściągnę ich osobno. Nie musiałem. Muszę uważać, żeby nie cofnąć się za bardzo. Podejrzewam, że wolałbym już oberwać się mieczem szkielety niż lecieć stąd. Myśleć. No a także sprawdziło się podleczyć. Jeszcze mam czym? Jej! Zapis. I kontynuujemy podróż w głąb kopalni. Za diabła nie pamiętam, co tam jeszcze jest. A temu co się stało? Może zleciał? Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Ej! Tam kto? Ciemno, choć okowy kol. Znowu to samo. Szkielet mag. Nawet jeśli był, to był dźwięk zaklęcia snu. Okej. Jakie to szczęście, że ten już ma większy zasięg. Teraz trzeba znaleźć drugiego kościanego kolegę. Więc sobie trasia, kościany kolega, fancy. Znacznie lepiej. Jeszcze ze mną nie lecą. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Nom. Ja zapiszę grę na wszelki wypadek, jakby coś się miało stać. Hello?
Tak, tam jest smog! No to tyle w tym razie. Miałem noc, że zapisałem grę. Ja to z tego maga ogarnę. Drzwi są zamknięte. Padłem. Prawie robi wielką różnicę dziwko. Dobra, 6 HP. Tak trochę mało. Nie, o cholera. Dobra. Szlak. Zawiniam się za drzwi. Najfajniejsze jest to, że jeżeli ten gościu przyzwie szkielet, to można go zabić do sobie expa. Myślałem, że przez armię ciemności, w sensie... Nic tu nie ma. Kilka szkieletów. Wtedy mógłbym mieć problem. Pilnowali redestu polnego. Banda ożywieńców. Pilnowa Ardest. Polnek. Rośliny. Jeszcze więcej. Ta-da-da-da-da-da. Nie pamiętajmy, to miejsce było aż tak rozległe. No, wreszcie. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo? Czy muszę mówić, że jestem zawiedzionym? No dobra, no ale exp is exp, na, więc... Trzeba się znowu dostać. Jest jeszcze druga kopalnia w pobliżu, więc ją też wypadałoby splądrować. Nie tędy. Wypadałoby też ją splądrować. I tam są też pełzacze ogólnie. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś leży grudka rudy. Ciekawe, czy to już liczy się jako wyjście z obozu.
W sensie pójść tam dalej. To się wypadek. Pamiętajcie, roboty domowe też mogą was zabić. Słuchajcie do nas razem, kiedy wasza matka każe ma wynieść śmieci. No chodź. Nie widzę cię raczej. Swoją drogą zastanawiam się, co tamtemu gościowi się stało. Obstawiam, że dostał się na dach w jakiś sposób, albo na wieżę i z niej zleciał. Kiedyś, kiedy wbijałem ten obóz, w czasach, kiedy nie byłem w stanie zdobyć imienia Dextera, to nie wiedziałem, że mógł podpytać tego planetę. Pamiętam, że Dexter był na górze wieży. Dobył miecza i zaczął próbować zejść na dół, aczkolwiek gra dyktowała mu najkrótszą drogę, innymi słowy, pionowo w dół. Co oznacza, że tłukę się z tymi bandytami, a w tym momencie na dach obok spada Dexter i umiera od tego, od upadku. Nie każdy może być Supermanem. Niczego tu nie znajdę. O, wreszcie. Aha! A, to jest taka bryłka. Okej, wszystko zgarnięte, wszystko zgarnięte. I sobie zgarnę właśnie trzy bryłki rudy. Ja tego mam. Już mam 5. O, mam dość, żeby Bennett mnie uczył kowalstwa. A, jeszcze jedna. Ja już nie przegapiłem żadnych. Tymczasowo nie chcę mi się wydługiwać wszystkich tych bandytów. Zrobię to, kiedy będę jeszcze potężniejszy, kiedy będzie to szło jak po maśle. Nic się nie zmieni. A. Trzeba po prostu słuchać. Żadna wielka sprawa. No co teraz miałem zrobić? Brakowało mi zmartwień. Dobra. Mogę się w sumie dojść do tego, do klasztoru. Wierz mi. Nic się nie zmieni. Nie musisz mi tego mówić. Tylko czy... A w sumie pójdę kupić od razu runę teleportacyjną do... Naprawdę powinienem uważać, jak łażę. No cóż. Skoczę przy okazji ogarnąć... To jestem baczem. Ach, cholera. Dwa na raz. Nie, na szczęście nie. No dać. Okej. Next. No, zapiszę na wszelki wypadek. Jakby się ją łapał, składa. No chodź. Co do czego u groma nie ma czego nowego. Znaczy no... Nawet jakbym miał punkty nauki, pewnie już nie mam czegoś od niego uczyć. Hej, ty! Naucz go. A, może do niego jeszcze czubaczkę się nauczyć czuwać. A, dobra.
żeby pójść do krypty, tam kawałek dalej, dalej nie jestem w stanie... Znaczy, no, nie jestem dość silny na tego typu akcje. Tam nawet miałem problemy, kiedy miałem 100% czasu na Krita z broni dwuręcznej i najlepszy pancerz łowcy smoków. Może nawet nie wspomnę o najlepszym mieczu. I 125 siły. To żadna tajemnica. Nie trzeba mi więcej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Żeby na to nie wpadło. Mnie mówili co innego. Zgadzam się, czy nie ma jeszcze Torlof jakiejś innej roboty. Nie, ale on oczywiście... Masz dla mnie jakieś nowe zadania? Widziałeś tych gości w czarnych kapturach, którzy kręcą się w pobliżu? Będę się lepiej. Jest z nim coś nie tak, mówię ci. Gdy byłem na morzu, widywałem różne dziwne rzeczy, ale tych zakapturzonych naprawdę się boję. Poszli w kierunku obozu bandytów, pod górami na południowym krańcu doliny. Może powinieneś się tam wybrać i zrobić z nimi porządek. Powinien być mądrzejszy. Skąd ty to znowu? Jak sam wracam. Co za nieforty. On myśli, że to takie łatwe. Ja zaklinowałem się w słowo. Nie doszło do mnie. Słowo się na mnie rzuciła, panie Włazo. Nie, wcale nie jestem na haju. Słyszy mi ten dźwięk, ale... O, właśnie. Naprawdę sądzisz? Cholera. Mój pan! Chcesz opowiedzieć o takich rzeczach? Ha! Walak! Załatwię cię! Śmierć o 1000 igieł. O, on jest stąd. Nie mam w takim stanie HP, to ja... Okej? Cóż, to jest prawda. O. Jeszcze się spotkamy! Szybciej niż myślisz. Starsze się tak samo poszło się kajać na skałach na dole. Lewo, prawo, lewo. Nie wiem, trzeba się połowę, żeby zdobyć te parę nędznych przedmiotów. Dobra, gdzie są... O, słuchaj, jak miło. Gdzie są pozostali frejerzy? Jak miło z ich strony, że się tam nie rzucają. Komuś tu się zmarło. Ile tych gości w ogóle muszę zabić? Kilku. Trzymam się od tego z daleka. Trzeba uważać na... Sprawdzę zawartość wieży. Żadna wielka. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Nikt nie chce o tym słyszeć. Naprawdę sądzisz? Żadna wielka sprawa. Mogłem
Dobra. Tutaj niczego nie ma. Najzabawniejsza jest ta wieżeczka boczna, na którą nie ma jak wejść. W ogóle nie ma jak wejść. Nie wiem, ty mi powiedz. Powinien tu wiedzieć lepiej. Co się dzieje? Lepszy motyw jest, jeżeli się zabija wszystkich wokół, a ten gość się podnosi. Wszędzie leżą zwłoki jego kumpli, a ten... Co się dzieje? Czarujące. Zejdź mi z oczu. Gdzie też mogą być inni ci zakapurzeni frajerzy? No, w sumie jeszcze jak ten był w przejściu jeden. Tam, gdzie się znajdowało... Czy no, w pobliżu miejsca, gdzie znajdowało się... Malaka. I reszta tych gości z farmy Bengara. No, zaraz on rzuca okiem. Jest tylko grom. Powinien być mądrzejszy. Ja bym tego nie zrobił. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Cóż za skomplikowany szyfr. O, jeden spot tutaj. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? A drugi tutaj. Okej. Gdzie jest twoja laga? O, nie ma. Tyle. Jej, i wiszę. Można zacząć inkantację, nie można jej skończyć. Nie. Już mam dobieg na miejsce w tym czasie, niestety. A, jeszcze wyniosą mnie tam w cholerę do tyłu. Zobacz, czy mogę już pogadać się z Torlofem na temat tych kolesi w czerni. Wszystko lepiej. Sam by na to nie wpadł. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Dużo by mnie to kosztowało. Nie musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z gór. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Nie mów, że założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. Trudno mi w to uwierzyć. Żadna wielka sprawa. You have no idea. Mówię ci przecież nic. Beneta już tu nie ma? Nie trzeba mi więcej kłopotów. Nie wiem, ty nie powiedz. Było dokładnie tak, jak... Dobra. Pójdę skrótem w stronę... klasztoru. Aż mi się wspomniała piosenka Idę do pracy, elektryczny gitar. No spoko, nie będę śpiewał. Właśnie, zobaczę po drodze, czy Sagitta nie ma czegoś ciekawego. Może ma smoczy korzeń na sprzedaż? To by mi pomogło. Mógłbym dźwignąć smoczą zgubę, tylko nie wiem, czy mi to potrzebne z jakiegokolwiek powodu. Chociaż mieczem dwuręcznym lepiej będzie mi się zbiło zwierzaki. Chociażby te tutaj, smocza zguba na smocze zębacze. A ta kapliczka tutaj też jest przeklęta? Jep. Chyba jedyna czysta kapliczka jest w tym momencie w klasztorze magów i w górniczej dolinie. No i może jeszcze w mieście. Powie. Tak. Tak. Nie, z tego nie zrobię żadnej mikstury.
Sporo sobie liczę, muszę ten słoneczny, ale... To jest wolny... A, jeszcze Szaplewski ma. Z tego też wyskakuj, Zagida. No. Ha-ha! No już powód robi się do mnie porządny łowca smoków, ale... Jeszcze nie mam tego solidniejszego pancerza i dalej macham tym mieczem jak cepem, więc... Nie wychylajmy się zanadto.